Siema wszystkim, z tej strony Soul. Ja w dzisiejszym filmie pokażę wam moje ustawienia w Fortnite oraz moją szafkę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Nie zapomnijcie zostawić subikę z myszką, z lajka pod tym filmem. 60 łapeczek w górę, to jest kolejny film na moim kanale. Jeszcze dodam tylko, żebyście wpisywali mój kodzik w sklepie, czyli Soul, ponieważ mam ponad 50 wspierających. Chciałbym do końca tego roku, żeby było takie stałe 100. Jeszcze co do specjalu, to jest w trakcie przygotowywania i potrzebuję jeszcze chwilę czasu. I mam nadzieję, że w następnym tygodniu już będzie na kanale. A ja zapraszam was do oglądania. Dobrze, a więc pierwszym, co zrobię na moim koncie, będzie to po prostu wejście w szafkę i zacznijmy może sobie od emotek. Emotki, w sumie nie mam ich tak dużo jak niektórzy, ale mam nadzieję, że jest ich w miarę dużo. Też dużo dostawałem ich od widzów, trochę jest tego z klarnetu, więc chyba nie ma się czym chwalić. Jedyną płatną chyba jaką mam to jest ta z tych z fioletowych. Dobrze, więc idźmy sobie dalej, na sumie mamy lotnie. Jak widzicie, mam z każdego sezonu, jaki był w sumie, od którego grałem, czyli od trzeciego, mam lotnie. Szkoda, że nie mam tej śnieżynki, ale to już sobie odpuszczę. No i mam każdą parasolkę, jaka była w każdym sezonie do wygrania, w tym także mam. Są jeszcze tutaj jakieś lotnie, są z karnetów, są właśnie kupione. No i w sumie tutaj nie ma w lotniach nic ciekawego, więc przejdźmy sobie może do bardziej ciekawszych. Jest to kill-off, mianowicie kill-offy mam kilka, mam w sumie kupionych. Oj, sorry, wyszłem. No i nie ma to, wydaje mi się, że całym kątem moim ogólnie nie ma co się popisywać. Jest kilka kill-offów kupionych, nawet jest taki za 1200, no i co, lecimy do najbardziej was interesującego. Czyli wbijamy sobie plecaczki, no i może zjedziemy sobie od samego dołu. Pierwsze mamy tutaj z karnetów, też giftowane od widzów są. No i tutaj są takie na przykład z torcika. Mam torcik też jest w miarę rzadki. Z tych rzadszych plecaków mam jeszcze, w sumie tutaj z karnetów to nie ma co. Z tych rzadszych plecaków mam chyba jeszcze tylko z tego, z Prima i tata. I w sumie chyba reszty nie mam jakichś takich rzadkich, z których nikt by nie miał. Chociaż jeszcze, o właśnie, rupieciarz się znajdzie i chyba wszystko, chyba wszystko. Także lecimy sobie do skinków na szybciutko, taki odcinek krótki, bo dużo ludzi mnie prosiło, żebym po prostu go nagrał, a chciałem, żeby był na kanale, bo w sumie spoczko to wygląda. Więc może idziemy sobie tutaj do skinków, no i w skinach. W sumie bardzo dużo mam skinów z karnetów, praktycznie od każdego sezonu, w którym grałem oprócz trzeciego, mam karnet, mam omega, jak widzicie, z kolorków niestety nie mam, bo nie byłem takim spoceńcem i nie wbiłem 80 levela, chociaż w tym sezonie mam 150, ale mniejsza. No jest strasznie dużo skinów z karnetu, też jest dużo kupionych, w sumie pakiety startowe, to od widza załóżmy dostałem, no pakiety, strasznie dużo mam ogólnie tego, wydaje mi się, że nie ma co opowiadać o tym, po prostu przejadę sobie i kto będzie chciał, to sobie zastopuje. Ogólnie tych skinów mam około 85, jeżeli ktoś policzył, to napiszcie w komentarzu, to przypnę wam serduszko. Dobrze, więc tutaj wszystko już przelecieliśmy, więc przejdźmy sobie może do najistotniejszego, czyli oczywiście moje szafki. Nie szafki, tylko ustawień, no ludzie. Dobra, a więc tak, moje ustawienia graficzne do nagrywania wyglądają w ten sposób, aby nic nie cięło. Ponadto będę jeszcze lepszą kompa, ale to nie teraz. Dobrze, więc tutaj po prostu mamy wszystko, pokazuję wam wszystko powoli, kto chce, niech się zatrzyma. DirectX 12. Jeżeli macie tę opcję, no to włączcie sobie ją, będziecie mieli więcej FPS-ów. Dobra, idziemy sobie dalej. I też, kto chce, to z nich sobie zastępuje. Dobrze, idziemy sobie dalej. Interfejs. Tutaj chyba nie ma co pokazywać, wszystko mam włączone. Czułość myszy. Tylko ja o tyle mam 600 włączone CPI, w myszce jest Rival 110, więc możecie sobie też tak dostosować jak ja mam, mi tak jest dobrze do budowania, załóżmy jak i do wszystkiego. Opcje pada to na tym nie grałem, w sumie tylko raz grałem na padzie na moim koncie, no i jakość dźwięku tak samo. O i teraz niech kto chce to sobie zatrzyma. Dobrze. I jeszcze został nam tutaj kontroler, na którym grałem. Mam na budowniczy pro. No i co? W sumie to by było na tyle.
z mojego odcinka. Dziękuję Wam jeszcze raz wszystkim bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. No i co? Widzimy się w kolejnym specjalu. Siema!